Chciałbym jeszcze tylko szybko dodać, że zmieniliście troszkę ten wykres. 0,2, ale zmieniliście. I dzięki temu mam chęć po prostu tak się rozwijać. Dziękuję wam bardzo wszystkim, jesteście kochani. Hej wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w grze, w której znowu uśmiercimy całą ludzkość. No i myślę, że jeszcze więcej jakieś inne stworzenia, które żyją na innych planetach, w innych galaktykach i tak dalej. Zobaczymy sobie dzisiaj, jak się strzela z naszego pięknego laserku. W poprzednim odcinku patrzyliśmy sobie na słońce, które wsysa energię z obecnych planet, ale dzisiaj, tym razem, postrzelamy sobie właśnie tym fajnym laserkiem. Mamy laser i możemy sobie wybrać jego moc, tak? Mogę dać 10 kW, 10 kW będzie mieć ten laserek mocy. I co on zrobi dla Ziemi? On zrobi dla Ziemi dosłownie... Wait, on coś robi... CO?! On coś robi dla Ziemi? 10 kW to dużo? Czy ja się nie znam na elektryce? Serio? Zwolnię czas, o tak. I zobaczmy. O, mamy laser, dobra. Wodę można dosłownie wylewać na Ziemię. Patrzcie na to, co jest. Można zalewać kontynenty. Gdzie jest Polska? Polsko, Polsko. Patrzcie, normalnie można zalać naszą Polskę. Co prawda... Tu jest wysokie ukształtowanie terenu, więc to się nie zalewa zbytnio. W dodatku wylewam Bałtyk, a nie ocean, a tu jest ocean i patrzcie jak to leci. Jak to leci? Dobrze, a Włochy? Włochy można całe zalać? Włochy, no... Tak średnio, tak średnio. Dobra, powiększmy siłę lasera, razy 10. Czy to coś zmieni? Chyba nie. A co jakbym tak... 10 watów. No... Dobra, nie, po prostu... Po prostu laser w sam sobie chyba tyle. Bo 10 watów to ja mam ładowarkę do telefonu, ok? Więc 10 watów nie powinno nic zbytnio zrobić. Szczególnie, że to ma 15 cm szerokości ten laser, więc nie jest zbytnio potężny, żeby wlewać oceany i się dosłownie przebijać. Bo gdzie jest nasza Japonia? No Japonia jest niestety tu. Gdzie mamy Japonię? Tu jest Japonia. O tu. I gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, jest właśnie ten rów mariański. Gdzieś on tu się znajdował. Nie pamiętam konkretnie, bo ostatnią geografię miałem parę lat temu. Ale no gdzieś tutaj. Możecie mnie poprawić w komentarzach. I od razu widać, że jest jakaś większa głębokość. Bo jak tutaj świecę, widzicie? Jest tak. A jak tu jest taki... Czarne, dosłownie czarne. Jakby było znacznie głębiej. O, tutaj chyba, patrzcie, nawet można zobaczyć. Tu jest chyba rów mariański. Dobra, mamy rów mariański. Teraz za to musimy powiększyć energię znajdującą się na tym laserze. Ale jak na razie to nic nie robi. Nie wiem, co to TW. Terawatów. O, chyba terawaty. Dobrze, czyli nadal tylko wodę wylewamy i nic się nie dzieje dla Ziemi. Ile trzeba... Jak mocna ta energia musi być? Jak w ogóle planeta reaguje na to? Planeta w ogóle się nie ociepliła, więc nic się nie stało na planecie. Dobrze, to w takim razie wezmę i mocniej walnę w tą Ziemię. Wow, ten radius się zwiększył. Dobra, a jak powiększę to, to radius się... Wow, można dosłownie wszystkie oceany wylać. Pozbyć się tego. I co, one wrócą? Czy już nie wrócą? Patrzcie, na Afrykę się wylało i dosłownie się rozlewa po niej. Ale to fajne jest. Niby tu wracają, ale bardzo powoli. Ej, ta gra jest realistyczniejsza niż mi się wydawało, szczerze. Można miasta zalać. Koniec zabawy. O nie. Halo? O, Ziemia ma 28 stopni. Coś się zepsuło z Ziemią definitywnie, bo jest czarno, jak świecę w nią. Halo, Ziemia? Ej, zepsuliśmy Ziemię, definitywnie zepsuliśmy Ziemię. Dobrze, powiększę jeszcze moc. Nic się nie dzieje. Powiększę jeszcze moc. Czyli power per area się liczy. Nie, ja muszę ten laser przetestować na czymś innym. Gdzie jesteś, Wenusie? Wenus, chodź tu, muszę ci coś pokazać. Wenus? Wenus? Zobacz. Co? Wszystkie gazy z niego odparowały? Ile on ma stopni? Ups, nie chciałem tego robić. Wenus ma 855 stopni. Ten laser... Patrzcie...
Jaki on jest mocny ten laser, ja smyram tego Venusa i on wyparował. Dobrze, a mogę coś ziemią na to binary? So, nie chciałem wybijać całej ludzkości w sekundę. Dobrze, ziemię, ja chcę coś na tobie narysować, więc się nie ruszaj. I teraz tak, zmniejszymy tą moc. O, teraz to działa jak jakaś atomówka. Dobra, 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 dobra. Atomówka jest słabsza, ale możemy teraz narysować uśmieszek. Co jest? Można rysować. Ej, tego się nie spodziewałem, jeszcze nosek ma. Dobra, ja chciałbym, co chciałbym narysować? Jest 189 stopni na ziemi, więc ten laser jakoś taki zły nie jest dla tej ziemi. Możemy narysować na ziemi na przykład... O, świetnie, to mi się podoba. Co jest? Ale to świetnie wygląda. Strzelam w ziemię laserem, no to jest takie przyjemne. To jest takie przyjemne, że można sobie... Patrzcie, jak te światła znikają wraz z tym ciepłem. Leci ciepło i nie ma światła. Boże, jestem taki zły, ale ten help tak fajnie wyglądało. Ziemia chce pomocy, to damy jej pomocy. Damy 10, nie wiem co to za Y waty są, ale są pewnie mocne. O, ziemia ma 6000 stopni i coś zaczyna odparowywać z niej. Dobrze, zajmijmy się w takim razie na przykład Polską. Polsko? O, i nie ma Polski. Więcej mocy. To jest No czemu znowu wyparowała? Zobaczę, co się da zrobić na przykład z takim Jowiszem. Jowisz, gdzie jesteś Jowisz? Tu jest Jowisz. I czy da się laserem przestrzelić Jowisz? Bo jak wiadomo, on jest samych gazów, ale no nie wiadomo jak on się tam głębiej składa. No ponoć jakieś pływające są dziwne płyny tam w środku. Nie pamiętam już konkretnie co, ale wiem, że to nie jest pewne, ale są na 90% tam właśnie jeziora jakiejś substancji. I czy da się go przebić? To jest pytanie. Nie, definitywnie się nie da. Nawet boczek tylko chcę przeciąć. W ogóle pozbądźmy się tej wiecznej burzy, która znajduje się na Jowiszu. On mi będzie wdzięczny. Patrzcie, nie ma już burzy. Nie ma burzy na Jowiszu, więc jest super. W ogóle jak ona będzie wyglądać po czasie? No nie zmieniła się ani trochę. No ja nie wiem, co ja mogę zrobić z tą burzą. Może walniemy czymś? Nie wiem, walnę ziemię, bo ona jest wielkości ziemi. Stój, dobra, trzeba przyspieszyć ziemię. Przyspieszmy ziemię do prędkości niemożliwych, czyli na przykład prędkość światła. Puszczamy i zobaczymy, co się stanie z naszą burzą. Chociaż znowu nie trafię, chyba. Dobrze, leci ziemia. I ziemia po prostu uderzyła? Tak po prostu? Co się dzieje z Jowiszem? No on ma tylko 3000 stopni, mu się nic nie stanie. On jest gorętszy w środku i tak. No nie, Jowisza się nie da pokonać. Dobra, pokonajmy go tym razem laserem. Laser nie mógł nic mu zrobić zbytnio, ale można mu fajne rzeczy rysować, patrzcie. W takim razie, jeżeli się nie da go zniszczyć tak szybko, to może powiększę siłę laseru? No nadal nic! Co się dzieje z nim? Ta ziemia go tylko walnęła zbyt mocno i on stracił wagę, ale tak to nic. Dobra, nie. Jowisz jest zbyt mocny. Jowisz, masz jakieś miliony stopni, a ty nadal... Patrzcie na ten wykres! Co się dzieje na tym wykresie? Co? Ile tam jest stopni? Nie, jeszcze razy 10. No teraz to ty musisz zniknąć. Czy ty tak tam poważ? Te gazy cały czas odparowują od niego. On jest cały czerwony, cały cieplutki. Ale nic mu się nie dzieje. Dobrze, razy 10. No nie, no nie podoba mi się to. Razy 100. O, tak. Kurczę, chciałem zobaczyć, co jest w środku Jowisza, no. Dobrze, a jak zareaguje Mars na to, co dostawał Jowisz? Jestem ciekawy, czy Mars, nasz ukochany, przeżyje taką moc. Definitywnie nie. Dobrze, Saturn. Saturn jest też gazowym olbrzymem, to musi przeżyć to. Zobaczmy, jak Saturn zareaguje. No Saturn też się trzyma. Czemu te gazowe planety są tak odporne na nagrzania? No nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, że planety skaliste tak szybko znikają, wyparowują, a tutaj sobie żyje Saturn, jak gdyby nigdy nic.
mając miliony milionów stopni, no super. No nic, pozostało mi użyć mocy fajerwerek, żeby zobaczyć, co... Wait, co one robią? Czemu one z tej strony? Ale śliczne! Co? Ale ładne! Patrzcie, można fajerwerki tworzyć! Ale ładne! Nie, więcej fragmentów. Więcej. Czy ja właśnie skraszowałem grę? Ja nie kliknąłem tego jeden raz, to jest najgorsze. Dobrze, udało mi się jakoś uratować ziemię. Teraz puścimy mniej troszkę fajerwerek. Bo te fajerwerki były przesadą troszeczkę. Zmniejszymy ich ilość do, nie wiem, może być 600. Niech będzie 600. Tylko fajerwerkami można tak się bawić. Czy ona w ogóle zrobi się cieplejsza? Ale to ślicznie wygląda, jak te fajerwerki walą. I one spadają w tą ziemię, ale nic się nie dzieje dla tej ziemi, nie wiem. Nie wiem, po co te fajerwerki są tu dodane. Dobrze, i pewnie macie pytania, czy da się przebić ziemię, więc... Raczej się nie da, mogę spróbować. Patrzcie, możemy troszkę tu postać postrzelać. Ale mi się wydaje, że nie ma żadnych szans. Mogę jeszcze zwiększyć moc tego lasera, ale ziemia tylko co zrobi, to... Pozbędzie się oceanów i prawdopodobnie zaraz zacznie sobie umierać. Powiększę jeszcze moc. Nie da się przebić ziemi. Ale patrzcie, można przebić atmosferę, jak to fajnie wygląda. Ta atmosfera jest tutaj i tak jakby teraz nie ma atmosfery w tym miejscu na ziemi. To jest dziwne. Dobrze, możemy pozbyć się dużej ilości krajów i pozbyć się definitywnie już na końcu ludzkości. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Zostawcie suba i łapkę w górę, jeżeli się podobało. I pa pa wszystkim.